Witam Was tutaj, Czesiczem, a Wizenosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Minecraft PlayStation 4, z tapet włączony, około 20 minut, więc lecimy. Szczerze mówiąc, to dawno już nie grałem. Z tego co pamiętam, mamy nie schodzić do jaskini na trybie normalnym, przetrwanie i tak dalej, ale dzisiaj i tak głównie sobie posiedzimy tutaj, na górze, z tym co zaczęliśmy. Ogólnie moja farma tutaj drzew działa nieźle. Właśnie zebraliśmy trochę sadzonek. No dobra, no i lecimy sobie dalej. Ogólnie po tym jak ostatnio pływałem dużo razy, to już mi się aż tak bardzo nie podoba to zabawy podziemne. Więc lecimy. Ziemniaczki się przydają. Jucznę, no tu wszystko regularnie zbieram. O, chyba że kaktusów ostatnio nie zbierałem. Ile mi się ciemno, więc sobie wejdźmy. To sobie schowajmy. To też. To może się przydać. I tak teraz głównie będziemy pracować w domku. Konkretnie nawet tutaj. Więc nie będzie problemów jakichś. Chodź. Chociaż co ja tutaj właśnie. Okej. A, tak, bo tu się przekopałem jeszcze chyba poza odcinkiem, czy w trakcie jeszcze. Ale rzeczy ważne i ważniejsze. Robi się ciemno, a ja mam dziurę w domu, więc idziemy spać. Żeby mnie tu jakiś zombie zaraz nie zaatakował. Szkoda, że już nie mam żadnych diaksów. Ale czekajcie, bo już zapomniałem, bo dawno nie grałem. Ale redstone, no trochę już mamy, więc przynajmniej tyle. I żelazo. No, żelazo sobie przynieśmy. Jak będzie tam, to będziemy wiedzieć, że jest, że nic mu się nie stanie. A, tak, tutaj jest moja winda. Ogólnie chyba właśnie ostatni odcinek mi się spodobał. Może głównie po tule, ale mam nadzieję, że nie tylko. Dobra, to sobie zetniemy całą tą warstwę, którą zbudowałem. Będziemy mieli tu takie okienka fajne. Będziemy mieli sobie oglądać. Tu będzie pierwszy poziom naszej farmy. Dzisiaj sobie głównie chyba będziemy przygotowywać miejsce, choć może jak trochę jeszcze czasu wystarczy, to coś tu już wrzucimy. No i co, zaraz timelapse tego będzie trzeba zrobić. Dobra. To ja nie widzę innej rzeczy, jak dzisiaj po prostu nagrać krótkiego timelapse'a, timelapse'owego odcinka, w którym to wszystko wytniemy i zrobimy tu jakieś miejsce do chodzenia. Dobra, lecimy z timelapse'em. I teraz powracam. No i jeżeli teraz ktoś się zastanowi od razu, o co chodzi, co temu człowiekowi jest, że mówi witam was tutaj Czesiczem i nagle ma jakieś rozdwojenie jaźni, spokojnie, to jest tak specjalnie nagrane, ponieważ no jak możecie się spodziewać na timelapse, no to raczej nie będę mówić do timelapse'a, no bo dźwięk i tak się wycina, no bo to jest przyspieszone, to byłoby w końcu nic nie byłoby słychać tego, co tak naprawdę mówię. No teraz to sobie wycinam powierzchnię akurat, tutaj narzędzie mi się skończyły. Pod te, no, pod tą naszą farmę, którą sobie zmienimy automatyczną, ponieważ mamy już tą, no i jakieś tutaj rzeczy, już mechanizmy trzeba będzie zrobić w końcu. No, wróćmy do naszego serwera. No dobrze, wyczyściliśmy tą całą przestrzeń. No prawie, bo tu jeszcze zostało trochę miejsca, ale żeby nie spędzić całego odcinka na tym, zaraz to sobie dokończę tam na timelapsie, tylko mi się skończyło już. Może widzieliście, skończyły mi się już surowce i nie miałem zbytnio, znaczy skończyła mi się siekiera, bo jednak to trochę zużywa. Weźmy sobie dwie, będzie prościej. Mieczyk, chcemy taką, jeszcze nie mamy enchantu i trochę to utrudnia życie, jak nie możemy nic zenchantować. Tutaj zostawiam takie skobla, to jest winda, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie ona jest. Tu możemy jeszcze sobie zrobić przejście. Będziemy wiedzieć dokładnie, że tutaj, tu dokładnie w tym samym, w tym miejscu jest winda. Dobra. To lecimy dalej, wyczyścimy może już w końcu tą całą przestrzeń.
No i lecimy dalej. Wracam ponownie, kolejny raz dzwonienie jaźni. Dobra. Wyczyśćmy sobie tą całą przestrzeń, to będziemy mogli spokojnie w kolejnym odcinku opracować. Swoją drogą, dzisiejszy odcinek, jak możecie zauważyć, jest dużo krótszy. Ale to wszystko zależy od tego, ponieważ ostatnim odcinkiem było dużo wyświetleń, więcej niż ostatnio. Więc jeżeli pod tym odcinkiem będzie więcej niż 10 wyświetleń lub 10, to możecie się spodziewać, że w piątek prawdopodobnie pojawi się kolejny odcinek. A wracając do naszego serwera, właśnie wycinam i przygotowuję pod kolejny odcinek miejsce pod tą naszą farmę, gdzie zrobimy sobie w pełni już automatyczną do melonów i do dyń. Znaczy chyba głównie do melonów. Bo jak już zrobimy sobie melony, no to wiadomo, będzie już prościej. Nie będziemy mieli problemów z jedzeniem. Dobra, tu już chyba tak. To koniec już jest, to już po timelapsie. Tu już nawet będzie. Starego. Tak. Muzyczka jest dla jeszcze. Jeżeli odcinek nam się podobał, bo to chyba już o to mi chodzi tutaj. Możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Tak, udało mi się wyciąć tą samą przestrzeń. Lećmy sobie teraz na dół, to zobaczymy, jak to wygląda z dołu. Czy jest latający mój domek, ale raczej no tutaj z góry to tak średnio widać. No właśnie, tak za bardzo to nie ma tego. Swoją drogą tutaj farma na samym dole to ładnie się rozrosła i w ogóle. No dobra, zobaczmy, jak tam to na górze wygląda. No coś tam widać, że coś tam jest, ale... Czy ja wiem? No, jako tak, o coś tam i coś tam można zauważyć. O, tutaj jakiś, coś tam nie przeżyło. Dobra, pojedźmy sobie na górę i zobaczmy, co my tam mamy. Jak to wygląda ta cała przestrzeń. Bo z tego co pamiętam, to właśnie jakoś fajnie. No i mamy tam całą przestrzeń. Ja może jeszcze przed odcinkiem udam, jeżeli mi się uda, to jakoś ładnie ją obrobię. Może oszklę, czy chociaż będziemy mieli surowce. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Cześć!